Cześć wszystkim, z tej strony Pomidor.pl. Witam was ponownie w Crashu Team Racing Nitro Fueled na Easy. No i cóż, w poprzednim odcinku pokonaliśmy sobie Glacier Park oraz bossa tutejszej krainy, czyli Komodo Joe. I dzisiaj zabieramy się bez zbędnego przedłużania na Citadel City. I mamy tutaj posąg Cortexa, który nas wita. Bardzo skromnie, nie powiem, że nie. Fajnie tutaj wykombinowało Binox. I witam was w oficjalnie ostatnim świecie, gdzie... Co tu się dzieje? A tutaj nietoperz jest, Jezus Maria. Ja już miałem skojarzenia, że ktoś tam... Dobra, nieważne. Skupmy się na, że tak powiem, odcinku. Swoją drogą, odblokujmy sobie inną postać. A raczej nie odblokujmy, tylko zmieńmy sobie. I pograłbym sobie Purą teraz, ale Black Cat Purą. I co jedynie bym tylko zmienił postać i skilla. To wszystko. Bo myślę, że warto byłoby też inną postacią zagrać. No i co, mamy tutaj tak jak w poprzednich światach dwa poziomy odblokowane, więc lecimy sobie do pierwszego lepszego, czyli w tym wypadku Engine Labs. No i mamy oto prezentację wyścigu Engine Labs. Tylko sobie troszeczkę kamerkę tutaj przesunę. O. No i widzę tutaj, że ktoś pracuje nad robotem. I szczury na samej górze. Engine coś nie dba o to laboratorium, skoro tutaj szczury są. Engine, powiem ci szczerze, skoro jesteś taki pracowity i tak dalej, to wyczyściłbyś chociażby to swoje laboratorium. Bo jeżeli tutaj już szczury się panoszą, to tutaj powinien sanepid wkroczyć. Nie no, w sanepid to wiadomo, że wkracza raczej... No, w laboratoria to raczej w sanepid nie wkracza, więc tam Engine masz farta. Ale to tylko farta na papierze. No, mówiąc w ogóle o Engine Labs, jak grałem sobie u kuzyna, a raczej z kuzynem, jak żeśmy sobie grali, tak, to on mówił, że to jest jedna z jego ulubionych tras. Ja zawsze mam takie podejście, że Engine Labs jest dla mnie okej trasą, ale nigdy bym nie powiedział, że w tym świecie jest moją ulubioną, ponieważ... No, bądźmy sobie szczerzy, ja przynajmniej tak uważam, że są lepsze trasy, jak chociażby Oxide Station czy też Hot Air Skyway. Dla osób ciekawych lub ciekawskich, ta seria ogólnie, przynajmniej na Easy Mode, jest nagrywana na zapas. Tak więc ja to nagrywam w momencie, kiedy mam zrenderowany pierwszy odcinek, ale nie mam go jeszcze wrzuconego na YouTube'a, więc... W międzyczasie se porenderuję, w ogóle posprawdzam, jak to wszystko będzie się prezentować i... Będzie seria na bieżąco wypuszczana. Czekam jeszcze tylko na miniaturki od mojej kochanej dziewczyny. Ale tak, dla osób jeszcze tutaj, co mogą się nie orientować, co się stanie po tym, jak skończymy grę na Easy, a raczej serię na Easy. Nic, po prostu będziemy dalej grali. Po prostu tym razem zrobimy sobie serię na Medium i na Hardzie. Ale w międzyczasie też będą inne serie leciały, tak mogę od razu napomknąć. Więc spokojna wasza roczochrana, jak to ja lubię mówić. Nie wiem jeszcze, czy będą od razu codziennie po dwa odcinki, bo prawdopodobnie z Crash Team Racing wyznaczę jakieś dni, czyli przykładowo Crash Team Racing pojawi się, nie wiem, we wtorek albo w środę. Nie wiem, dwa odcinki rano i wieczorem, tak jak to było w Road 2, i na przykład, nie wiem, pojawi się w piątek rano i wieczorem, a w międzyczasie będą też inne serie leciały. Tak więc taki mamy mały plan. Taki mały off topic mogę sobie, że tak powiem, pozwolić na to, dlatego że mówię, jest to seria na Easy, dlatego też tak na luzie będę podchodził sobie, bo tak jak wspominałem, ciekawostki zostawiam sobie na Medium albo na Hard. Nie, bardziej na Hard mi się wydaje. Na Medium to już będzie inne zorganizowanie, że tak powiem. No. Jezu, ja nigdy nie cierpiałem tutaj tej beczki, szczerze powiedziawszy. W sensie nienawidziłem strasznie tej beczki. Bo to jest tak naprawdę taka czasówka. Albo ci się uda w odpowiednim czasie przejechać tą prostą linię i nie oberwać, albo w ostatniej sekundzie nagle beczka cię zauważy i będziesz miał zapytaj beczkę na mordzie. Po prostu beczka cię spłaszczy. No i co? Jesteśmy pierwsi. Zarobiście 40 upakońców. Będzie co wydawać w pitstopie. Oj, będzie co wydawać w pitstopie. Czas na continue i widzimy się za chwilę. Kto tutaj jest na... O, Polarek jest. I jest jeszcze Tiny Tiger. A to ci kurde. Tiny Tiger. No dobra, mamy 13 trofkę.
13 to pechowa liczba, zapamiętajcie to. No dobra, może dla niektórych nie, ale ja osobiście jestem tego zdania, że 13 to jest pechowa liczba. I w ogóle nawet tutaj dali, kurde, posąg Cortexa. Nice one. Te pochodnie też są w ogóle fajne. Fajnie to jest wykombinowane wszystko, moim zdaniem. Taka ciekawostka, zobaczmy sobie na witraże. Mała taka ciekawostka w sumie tutaj teraz będzie, a mianowicie to, że tutaj jest pokazane... Tak przynajmniej mi się wydaje, taka ewolucja trochę Cortexa. Tak szczerze. Na początku taki Cortex młody, potem taki Cortex schorowany psychicznie na punkcie Jamraja, potem znowu młody. Nie, dobra, to raczej nie jest ewolucja Cortexa w żadnym wypadku, bo by tutaj coś innego było pokazane. Tutaj dwa razy młody Cortex jest z długimi włosami i przy okazji nietoperz. Dobra, bez zbędnego przedłużenia, Cortex Castle czeka na nas. I mamy oto prezentację Cortex Castle. Pajączki, gargulce i te z witraży, które żeśmy widzieli. I asystent Cortexa, który jest jedną wielką pierdołą, bo zamiast naprawić kabli, to został porażony jak taki frajer, dosłownie. Tutaj akurat jeżeli chodzi o ten poziom, nie mam jakiejś takiej szczególnej historii z moim kuzynem, bo pamiętam, że on sobie na arcade grał do Engine Labs i stwierdził w sumie, że nie chce mu się grać i nie wiem w ogóle, jakie były jego perypetie z Cortex Castle, bo tak jak wspominałem, mnie przy tym nie było. Aczkolwiek napomknę sobie taką mini historię, jeżeli chodzi o Time Triala. Nie chodzi mi o relikty, tylko Time Triale, wiecie, te takie, gdzie możecie się ścigać z duchem Entropiego albo Oxide'a. Szczerze wam powiem, miałem tutaj niesamowite problemy, żeby, kurde, z Oxide'em jechać. Nie wiem czemu, ale za każdym razem Oxide łoił mi dupsko. Nieważne, czy to grałem, kurde, Crashem, Cortexem, Engine'em, czy Pinstripe'em, czy Reaperu, czy Kiwie, kim jeszcze tam mogłem grać. W każdym bądź razie Oxide łoił tutaj dupsko, dosłownie tak jakby zdjął pasa i w tym momencie po gołej dupie przejechał tym pasem. Że tak powiem. Więc przyznam szczerze, że mam tylko szczerą nadzieję, że gdy będę robił live'y z Time Triali, to Oxide nie będzie mi tutaj kopał zadka. Mam tylko taką szczerą nadzieję, ani Entropy, ani on, że jakoś to się przeboleje. Słyszałem ponoć, że Time Triale w ogóle w Nitro Fueledzie są ułatwione, że tam nie ma w ogóle żadnych problemów z duchem Entropiego i Oxide'a, ale pewności stuprocentowej nie mam, bo równie dobrze może być to taki fake news, żeby haha zaspokoić wszystkich, a tak naprawdę gówno prawda i jest ciężko. I poczekajcie, sprawdzę, czy to się wszystko nagrywa ładnie. Nagrywa się. Muszę mieć teraz pewność stuprocentowo, bo jakby to wam powiedzieć, po ostatnim, drugim odcinku, gdzie kamerka się jak gdyby nigdy nic rozłączyła, w sensie w ogóle wyłączyła sama z siebie nagrywanie pod koniec, całe szczęście, że pod koniec, a nie w połowie serii, tak jak to było z niektórymi tam. Z czym to dokładnie było? Z jakim to było let's playem teraz? Gdzieś w każdym razie mi się rozłączyła. Jeżeli ktoś pamięta, to może dać mi znać, gdzie to się tak stało. To chyba było w Resident Evil 2 albo w Devil May Cry. Stawiam na Resident Evil 2 demo. Tak, Resident... Bo już mi się, wiecie, popieprzyło Resident Evil 2 z Devil May Cry 5, nie? Ale tak, to było na Residencie. Mi się tam w połowie odcinka kamera rozłączyła kompletnie. Nie kumam tego strasznie, no ale takie jest już życie z małą kamerką. Ale tutaj zauważyłem, że karty są coraz to szybsze i to jest takie zaskakujące, że w oryginale tak one szybkie nie były, kiedy wyskoczyły z wyskoczni i wiecie, doleciały tutaj. O kurde, 60 pokojów. Nice one. Ciekawe, co tym razem się wydarzy. Mamy Dingo Dyla i mamy Coco. Coco! A, no to sobie pura poskacze. No i w sumie nic się nie zmieniło, bo Aku i tak tutaj nic nie gada. Więc teraz mamy 14 trofek, więc zostały nam tylko dwie ostatnie trofki do końca naszego side questu ze zbierania trofek wyścigowych.
I mamy tutaj poziom Pinstripe'a po toru, bo widzicie już w końcu jego sterowiec, a poziom ma imię Hot Air Skyway. Epickość. Po prostu tu już twórcy przeszli samych siebie. Autentycznie. Chociażby po linii startu, że mamy takie kasyno. Serio, naprawdę. Mafioza kojarzony z kasynem. Było coś takiego chyba w latach 90. albo tych. Bo to mi się troszeczkę kojarzy, jakby, wiecie, coś podobnego było za czasów Bugs Bunny Lost in Time. Jeżeli kojarzycie może erę 1939, to była to era tych całych mafiozów i tak dalej. I czasem mam wrażenie, że to kasyno i tak dalej to też jest trochę nawiązanie do tego, że Pinstripe, wiecie, jest mafiozą, więc kasyno, kurde, karty, jakieś, nie wiem, talony czy cokolwiek. I oczywiście zakłady bukmacherskie. Nie wiem, czemu mi się to też z zakładami bukmacherskimi kojarzy. Tak jakoś mi się to tak powiedziało i po prostu z tymi wszystkimi, wiecie, zakładami, że hej, jeżeli będziesz, nie wiem, tam miał damka to była w Warcabach. A no ale przykładowo, gra ktoś se w karty, nie, i generalnie, albo w pokera, o, w pokera, no. I przykładowo tam, nie wiem, ma króla albo kogoś tam, albo nie wiem, jokera. I nagle, kurde, wygrywa wszystko, nie? Nie pamiętam szczerze, na jakich zasadach działał poker i generalnie jak się grało w karty, bo kiedy... Ostatni raz, kiedy grałem tak naprawdę w karty, to było w... Chyba w technikum. No? Na przerwach sobie żeśmy grali, pamiętam. Dlatego takie, że tak powiem, dałem małą konkluzję. Jakkolwiek to brzmi, czy to jest dobrego sformułowania użyłem w tym wypadku. No ale musiałem, że tak powiem, to poruszyć, bo tak mi się jakoś skojarzyło, no. A co do samego poziomu? Hot Air Skyway charakteryzuje się tym, że jest jednym z takich poziomów, gdzie gracze mają trochę mieszane odczucia, bo inni ten poziom lubią, inni nienawidzą, jeszcze inni nie mają po prostu zdania. Ja uważam, że ten poziom jest okej, ale nie powiem, że nie. Jest dosyć trolujący pod względem wyskoków. W oryginale przynajmniej ciężko było skoczyć na początku w ten skrót, który jest od razu po prawej stronie. W Nitro Field natomiast to jest, jak widzicie, banalnie proste. Po prostu musisz mieć odpowiednią prędkość i dobrze manewrować power boostami, znaczy power slide'ami. I tak, zanim ktokolwiek mi powie, ale ja, Pomidor, mogę przejść grę bez power slide'ów. To, co powiedziałem w Road to CTR, powiem tu i teraz. Okej, przechodź tą grę bez power slide'ów. Naprawdę, to, że ja na przykład komuś odradzam, to mówię to tylko w dobrej wierze, bo wiem, że to jest po prostu masonizm w czystej postaci. Ale jeżeli ktoś nie chce, droga wolna. Tylko potem nie piszcie przykładowo w komentarzach albo gdzieś mi tam nie mówcie o tym, że no, generalnie, wiecie, no, wiesz, Pomidor, miałeś rację, ta gierka bez power slide'ów jest troszeczkę trudniejsza. Bo ja osobiście uważam, że to jest po prostu masonizm w czystej postaci. Ale to jest tylko moje zdanie, pamiętajcie, nikomu nie narzucam mojej opinii. I myk, kurde, wrong way. 60 łupa końców, proszę państwa, co tu się dzieje? Dobrze, cieszę się z tego powodu. No to co, continue. 15 trofka już. To już przedostatnia, proszę państwa. I mamy tutaj Retro Coco. I Engina, który ma zieloną skórę, jakby chciał zaraz schaftować. Nie wiem, może mu nie jest niedobrze, jak przegrywa. Może faktycznie ma takie odruchy wymiotne, że zwalił sprawę i przegrał. No to wtedy miło z jego strony. Nie powiem, że nie. W ogóle to mi się tutaj podoba, nie? Taki żywopłot z głową Korteksa i w ogóle te szczury. Masakra, jak oni tutaj zrobili, że takie, wiecie, niby u góry jest ta część wieży, gdzie, wiecie, wieje chłód, bo jest u góry, no że tak powiem, powietrze i ogólnie z zewnątrz. No ale ładnie to się prezentuje. Nie wiem, jak wy oceniacie, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo piękne. I to już jest po prostu epickość. Jak wtedy
Oxide Station było zamknięte w takim pomieszczeniu, tak tutaj jest po prostu na zewnątrz zamku i wielki, ogromny statek Oxide'a. Niesamowite. Dobra, wjeżdżamy tutaj, do Oxide Station. Czas start. I mamy Oxide Station. Ostatnią prezentację, jeśli chodzi o normalne wyścigi, bo teraz od tego momentu będziemy już sobie te wszystkie cutscenki przewijać, bo po prostu już to widzieliśmy. Chociaż to już tylko przy bossie będzie się tyczyło, bo ja wam tylko pokażę, tak jak wspominałem, CTR Challenge w pierwszym lepszym poziomie i Relikt w pierwszym lepszym poziomie, a resztę sobie robię poza nagrywaniem. Tak jak zapowiedziałem już od początku serii na Easy. No wiecie, Easy to Easy. Nie będzie tutaj żadnego problemu. Tak myślę przynajmniej. No bo Easy to jest łatwy. Chyba, że nie wiem, ma ktoś problemy na Easy, no to wtedy... No to wtedy zwracam honor. Ale to jak oni przebudowali ten poziom, to też naprawdę mistrzostwo świata. Autentycznie mistrzostwo świata. I ta sekcja z tą taką muzyką, gdzie ona tak jakby brzmi, jakbyś był pod wodą. Ale jednak widzicie, trochę pokochałem te poziomy trudności na tym w Adventure Mode. Bo szczerze powiedziawszy, na Easy zobaczcie, jak to jest łatwe. No dobra, okej. W tym momencie trochę mnie doganiają, ale patrzcie, jak oni są daleko. Gdzie na medium lub hardzie nie pozwoliłbym sobie na coś takiego. W sensie komputer by sobie na to nie pozwolił. No ale jako, że to jest Easy, to oni sobie na to pozwalają, bo komputer ma trochę upośledzone myślenie. Ponoć w ogóle słyszałem, że ten Nitro Fuel się sprzedaje w... Jakby to powiedzieć, przebił już El Synthrogy, jeżeli chodzi o sprzedaż. Coś, co szczerze się powiem, nawet bardzo spodziewałem tego. Bo jeżeli mam być szczery, ta gra dosłownie przebiła El Synthrogy. Ja coś czuję, że będę więcej chyba razy wracał do Nitro Fuel niż do Insane'a. Tak jakoś czuję. A co ten crash tak na samym końcu jest? Jezus Maria, patrzcie, gdzie jest crash, a gdzie są pozostali. Że to się w głowie nie mieści. Oni mnie tutaj doganiają, a crash w ogóle jest tak daleko w tyle, że daj pan spokój w ogóle. Oh man. Oh my god. Nie no, to jest naprawdę, powiem szczerze, że tu mnie zaskoczył Crash w tym momencie. Że jest tak, że on jest tak na takim dalekim końcu. Tak, daleki koniec, wiem, że to się mówi oczywistą rzecz i to dziwnie brzmi, ale wy już się chyba przyzwyczailiście, że ja mam takie po prostu swoje specyficzne mówienie pod tym względem. A to, że ktoś pomyśli, że gadam jak debil, no to trudno się mówi. Może w końcu przyjdzie ten moment, że poczytam książki i bardziej się doedukuję i więcej wzbogacę swój, że tak powiem, język i będę znał więcej wyrażeń, które podkreślą mój nastrój, to co chcę powiedzieć i tak dalej. To chyba będzie jeden z dłuższych odcinków, tak mi się wydaje. Jak nie najdłuższy z całego Easy Mode'a. I byk! Kurde, ostatnie... Znaczy, ostatni wyścig, ostatnia trawka. I 60. Kurde, czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że kamera w pewnym momencie może mi się rozłączyć? Prawdopodobnie właśnie doszło do momentu, że w trakcie Oxide Station się musiała rozłączyć. Nie wiem czemu w ogóle, nie wiem czym to jest w ogóle spowodowane. Ale to jest naprawdę już chore. Mnie to tak triggeruje. Będę musiał sobie zainwestować w jakiś aparat do nagrywania albo coś. Chociaż aparaty są takie cholernie drogie.
No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, kurde, co z tym będzie, bo ta kamera naprawdę zaczyna mnie mocno triggerować. Albo się crashuje, albo się rozłącza, to jest nienormalne moim zdaniem. No, mamy tutaj Pinstripe'a, ulubionego bossa Chrystka. No i tego strzelę Chrystka, bo ja też bardzo lubię tę postać. A więc Pinstripe, jadę ci złoić dupsko. Widzimy się na torze. To już widzieliśmy, sobie zeskipujmy. I jedziemy z koksem. Tak więc ty sobie uważaj, bo te twoje bombki to ja mogę łatwo skasować. Zresztą ciebie też zresztą łatwo skasuję. Nie wiem jak na hardzie, ale wiem, że na normalu, a raczej na medium, Pinstripe ma taką specyfikację, że on puszcza dwie bomby naraz. W sensie, że jak on pojedyncze bomby puszcza, to tutaj w tym przypadku dwie naraz od razu puszcza i on się nie pierdoli w tańcu, za przeproszeniem. Ale na easy, to jak widzicie, to można go, kurde, easy pocisnąć i nic się takiego nie stanie. Na easy to tam easy, kurde. Easy peasy. Ogólnie, w sumie pogadajmy sobie na taki filarowy temat. W sumie, bo nie opowiadałem o Oxide Station, więc mogę co nieco opowiedzieć, jeżeli chodzi o Oxide Station, co mi się trochę nie spodobało, jeżeli chodzi o ten poziom, i pewnie to będę podkreślał właśnie jeszcze na medium i na hardzie. Mianowicie ten skrót. Ja wiem, że przypieprzanie się o skróty, które zostały spatchowane, które trochę ułatwiały time triale i tak dalej, no trochę to jest niskie zagranie, ale przyznam szczerze, że kurde, to było nawet takie trochę magiczne, że jednak był ten skrót, bo ułatwiało to pokonanie takiego Oxide'a, przynajmniej ducha Oxide'a. Nie mówię, że to teraz będzie niewykonalny challenge, ale no jednak musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jest to spatchowane, więc no będzie ciężej, tyle mogę powiedzieć. I ważna wiadomość, nie wiem kiedy pojawi się ten odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu. Jeżeli nie w czerwcu, to możecie zignorować to, co powiem teraz. Ale nie wiem do którego lipca, ale w każdym razie gdzieś do początku jest Sonic Lost World za 26 bodajże złotych. Bo normalnie ta gra chodzi po 100 ileś, tam chyba 109. Ona jest teraz po 20 coś, więc no, nawet jeżeli macie słabego kompa, to jak w przyszłości sobie upgrade'ujecie i chcecie sobie grać przykładowo w takiego niebieskiego jeża, no to śmiało polecam. Fajnie by było sobie to co nieco upgrade'ować. Czyż nie? I po raz pierwszy spadłem. Po raz pierwszy, kurde, spadłem. I znowu! Czemu pura nie chce tego? R1 użyć! Użyj! Właśnie, wyskocz! Bo tutaj ci Pinstripe zaraz zacznie doganiać, a chyba tego nie chcemy, żeby cię zaczął doganiać. A, Pinstripe już ma złojone dupsko, nawet nie trzeba się w ogóle w żadnym wypadku starać. Szczerze wam powiem, zrobimy coś takiego. To jest, dlatego to też się będą te let's play'e wyróżniać od siebie. Że teraz po pokonaniu Pinstripe'a nie będziemy szli od razu na Oxide'a, bo w tym let's play'u pokażę tylko dobry ending, tak myślę. Pozostałych będą złe endingi. Tak myślę, że na normalu, w sensie na medium pokażę zły ending. I na hardzie pokażę zły ending i dobry ending. W sensie dwa. A w tym wypadku pokażemy tylko dobry, bo czemu by nie. I tak ta seria jest w miarę krótka. Bo nie wiem ile z tego będzie, max 5 odcinków albo 6. Vermin has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. Ale my nie będziemy z tobą jechali, Oxide.
Więc nie pozwalaj na nie wiadomo co, bo nie mam zamiaru ci tym razem kopać dupy. Skopię ci dupę za pierwszym razem. Więc dobra, no to mamy to, co chcieliśmy zaliczyć, to mamy zaliczone i równie dobrze mógłbym teraz odcinek skończyć, ale nie. Bo jeszcze muszę pokazać przynajmniej dwie rzeczy. Znaczy niby cztery, ale dwie rzeczy będą tutaj, a reszta to za chwilę. Więc pojedźmy sobie do poziomu Crash Cove i zróbmy sobie CTR Challenge. Oczywiście tu się Aku pojawimy, sobie go zeskipujemy. Zeskipujemy sobie go dlatego, że chcę wam, zresztą i tak to sobie będę tłumaczył w, na hardzie albo na normal. Będzie tam jakby wiecie takie pole tekstowe, gdzie będę tłumaczył to co Aku mówi. No ale w tym wypadku chcę wam po prostu pokazać te CTR Challenge, tak jak zresztą już obiecałem. O, i gadam na loadingu, mimo że mówiłem, że mam wyciąć te loadingi, no ale na tym wyjątkowo mogę pogadać, tym bardziej, że i tak już się będzie kończył, więc co by mi to dało, żebym jedną sekundę wyciął z całego filmu. Więc zadanie w tym CTR Challenge to jest to, że musimy zebrać literki CTR, które są rozmieszczone na trasie, nie? Tutaj mamy R. Na skrócie jest T i na drugim skrócie jest C. I potem zadanie jest takie, że musisz być po prostu pierwszy i jako pierwszy dowieść te literki. A więc dostałeś w ryj butelką Crash? Nie musisz mi dziękować. Ale możesz. Byłoby mi miło. No i w taki oto sposób musimy być teraz trzeci, więc pozwólcie, że ja teraz to wyedytuję i widzimy się na mecie. I mamy oto metę. No w ogóle źle sobie kamerkę ustawiłem, teraz jest dobrze. I mamy czerwony żetonik CTR, 20 łupa coinsów. No i to tyle. Mamy czerwony CTR. No i mamy tutaj Purę oraz Crasha i Engina. I nie ma nic. Praktycznie Aku nawet nas nie pochwalił za to, że zabraliśmy token, więc niech Aku wali się na pyrkę. No i teraz wam pokażę od razu Rally Race, jak to się prezentuje. Dobra Aku, niestety nie chcę ciebie słuchać, więc pal Gumanga albo pal Jumanji. No. I tym razem mamy przedstawienie Relic Race, na czym on polega. No i Relic Race polega na tym, że po prostu mamy, tak jak widzicie tutaj, wyznaczony czas. I gdy będziemy mieli równo ten czas albo trochę przed tym czasem, to dostaniemy taką reliktę, która się tutaj wyświetla. No, ja się postaram zrobić lepszy czas oczywiście, jak najlepszy. Bo jestem do tego zdolny, zresztą pamiętacie moją serię z Road to CTR. Nitro Fuelty, chociażby pierwszy let's play na moim kanale, w sensie pierwszy let's play z Crash Team Racing, to wiecie, że jestem w stanie zdobywać nawet platynowe relikty i to wszystkie w tej gierce. Jedyne gdzie nie jestem w stanie zebrać, to jest Crash Nitro Kart, no bo Crash Nitro Kart ma jakieś chore zasady. O kurde, może być tak, że nie zdobędę wszystkich skrzynek. Zobaczymy jaki będzie relikt. Najwyżej sobie go poza nagraniem powtórzę, ale to jest tylko w ramach takiej demonstracji co i jak. Więc myślę, że tym bardziej to nie powinno przeszkadzać wam, jak będzie jakiś relikt, którego raczej nie chciałem zdobyć. Mówię, to jest wszystko w ramach takiej prezentacji, jak to wszystko się... jak to wszystko ogólnie wygląda. Żebyście mieli troszeczkę takie spojrzenie na to. No raczej platynowego nie będę miał. No trudno się mówi. Najwyżej będzie goldzik i się go poprawi poza anteną. No trudno się mówi, mamy golda. No ale... jak widzicie tutaj mam jeszcze czas z livestreama, tak więc tutaj bezproblemowo sobie poradziłem na platynę.
Ale tak, chciałem wam pokazać, jak to mniej więcej się prezentuje. Zaczyna mnie już to irytować, jeżeli chodzi o tę kamerę. Ona się dosłownie nagrywa se kiedy chce i się rozłącza kiedy chce. To już dosłownie jest moment do triggera dla mnie, nie? No i w taki oto sposób mamy zaliczony już w 100% Crash Code, więc czas na fioletowy poziom, bo to też muszę wam pokazać, jak to mniej więcej się prezentuje, na czym to w ogóle polega. I Aku, myślę, że nie musisz tego tłumaczyć, myślę, że to sobie wszystko będziemy dogłębnie tłumaczyć w trakcie tych trzech let's play z... Tak, trzech, nie czterech, jak ja tak pokazałem. Myślę, że sobie to będziemy tłumaczyć w trakcie już let's play z Nitrofielda. Myślę, że ty jesteś zbędny tutaj do swojego pitolenia. No, prezentację wyścigu też sobie pominiemy, bo to będę pokazywał na bieżąco ze wszystkimi tam poziomami trudności. No i tak jak widzicie, zadanie jest bardzo proste. Po prostu mamy tutaj kryształy do zebrania i w odpowiednim czasie musimy je zebrać. Mi się to uda bez problemu, ponieważ mam obcykane te fioletowe poziomy na pamięć. Nawet dostałem za nie trofkę. Bo w końcu mam prawie wszystkie trofki w gierce. No prawie wszystkie, no bo nie mam tylko trofki za hard mode i za tam te czasy Oxide'a i Entropiego. I myk! Myk i myk. Widzicie? Bezproblemowo. To teraz widzimy się w The Lost Ruins. No i witam was w Rampage Ruins, czyli w drugim poziomie fioletowym. Tak on się prezentuje. Te same zasady, tylko że inna trasa. Te same zadanie, więc na co my jeszcze czekamy, nie? Jedźmy z tym koksem. Znaczy, no nie to, żebym nie jechał, bo już jadę od dobrego czasu, nie? Ale uważam, że dzisiaj naprawdę bardzo dużo zrobimy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ale mówię, spodziewajcie się, że to będzie jeden z najdłuższych odcinków. Więc jeżeli narzekaliście, że poprzednie odcinki były krótkie, to tutaj myślę, że będziecie wręcz uchachani, że dostaliście taki dosyć długi odcinek. Tu jest jeszcze, kurde, bym ominął go. Skurczysyna jednego. Dawaj, dawaj, dawaj. No! 19 sekund i 72 sekundy. 20 upakońców. Czas na trzeci fioletowy poziom. Dobra, czas na kolejny poziom, czyli Rocky Road. Tym razem trochę nietematycznie, no bo ten poziom jest usadowiony w Glacier Park, a mamy tutaj jakiś kanion. To już prędzej bym uwierzył, gdyby to było, wiecie, w The Lost Ruins, bo w kanionie to był jeden tylko poziom i to był Dingo Canyon, a w tym wypadku to tak trochę dziwnie się to prezentuje, jak na zimowy świat mamy normalny poziom. I guess. To jest naprawdę mega fest dziwne. Autentycznie. Szkoda, że Naughty Dog w tamtych czasach nie dopasowało tego zimowego faktycznie poziomu, bo jest jeden taki zimowy poziom pod nazwą The North Ball i on by tutaj tematycznie przynajmniej by pasował, jakby był w challenge'u kryształowym. No tematycznie mówię, że to by pasowało. A tak to mech, trochę nie pasuje. Ale ja to ja lubię się do takich trochę rzeczy przywalać i niektórzy mnie za to lubią, inni mnie za to nienawidzą i chcieliby mi za to urwać szyję, no ale cóż, ja to poradzę. Taka jest moja natura, że tak powiem. 20 upokojców. No i co, czas na ostatni wyścig w Citadel City.
No i czas na ostatni wyścig już z Citadel City, jeżeli chodzi o fioletowe poziomy, czyli Nitro Court. I to jest właśnie jeden z moich ulubionych poziomów. Bardzo szanuję ten poziom. Jest on jednym z najlepszych fioletowych poziomów ever. I to mówię nie tylko grając w Nitro Field, ale to samo mówię w normalnym CTR-ze, jak se gramy, że to jest jeden z najlepszych poziomów. Nie wiem czemu lubię po prostu remix tych fioletowych poziomów tutaj, bo jest taki właśnie zamkowy, taki... Ma taki klimat w sumie. I posągi Cortexa, kurde, wszędzie. Jezus Maria. Ten Cortex to tutaj ma hołd, widzę. No w sumie może to jest i takie trochę zamczysko Cortexa, na dobrą sprawę. Jeszcze tylko 9 pura. No teraz już 8, no ale jeszcze tylko... Pamiętaj, już niedużo nam zostało. Dawaj, dasz radę. Purka, nie odwalaj tutaj maniany. 16. Tutaj są 2. 3. Są w jednym miejscu. Dobra, zabieramy je stąd. Myk. Myk, myk. I tam jest. Eureka, proszę państwa, udało się. Nie udało się. Teraz się udało. Dobra, mamy to. Tak, udało się nam. Dzisiaj naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy, kochani. I trzeba będzie to aż zapisać. Tak, wiem, że tu jest autosave cały czas, ale dla nostalgii lubię podjeżdżać sobie tam do tego wielkiego ekranu. Tak więc zjeżdżamy w dół. Ale mnie jeszcze tutaj dużo czeka poza nagrywaniem. Jezus Maria. Ale na szczęście mogę sobie to w wolnym czasie zrobić. Czy to i dzisiaj po streamie pewnie. O ile będzie stream. Bo szczerze nawet nie wiem. 43%, no powiem szczerze, że to jest naprawdę ładny wynik jak na easy mode. Dobra, to by było na tyle z mojej strony, prawie 50 minut na liczniku mamy, jeżeli chodzi o nagranie dzisiejszego odcinka. Zobaczymy co to będzie z wyedytowaniem wszystkich loadingów i tak dalej. Dzięki wam za oglądanie, dzisiaj możliwe, że i skromne pożegnanie, ale mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w prawdopodobnie ostatnim odcinku z CTR-a Nitro Field. Trzymajcie się, cześć i... Do kolejnych odcinków, live'ów i tak dalej. Pa, pa!